Czas na drugą część programu Republika po południu, a już teraz razem ze mną Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Panie ministrze, protestujemy, bo władza wypowiedziała wojnę wolnej opinii publicznej. Taki tytuł mogliśmy przeczytać między innymi na stronie internetowej Gazety Wyborczej. To może na początku wytłumaczmy na spokojnie naszym widzom, o co chodzi w proteście i na czym polega sam projekt, bo mam wrażenie, że niektórzy mogli się zagubić po komunikatach, zwłaszcza tych wczorajszych niektórych mediów. No to prawda, dlatego że część mediów bardzo mocno poszła w taki histeryczny ton, wyłączając swój przekaz i zostawiając taki komunikat, że rząd polski, rząd Prawa i Sprawiedliwości zamierza wprowadzać w Polsce cenzurę, co jest nieprawdą. Nie, żadnej cenzury nie zamierzamy wprowadzać, nie zamierzamy absolutnie wpływać na przekaz żadnych mediów w Polsce, ani nie zamierzamy również zmieniać składów redakcyjnych tychże mediów. Tylko po prostu podjęliśmy rozmowę o tym, czy nie należałoby wprowadzić skutecznych podatków, które mogłyby zostać w końcu uregulowane przez wielkie koncerny medialne i gigantów technologicznych, bo jak wiemy, zwłaszcza te ostatnie, no często unikają płacenia podatków w Polsce pomimo olbrzymich przychodów. I co bardzo ważne, panie redaktorze, żeby to natychmiast podkreślić, ta składka, ta danina właśnie od mediów dotyczyłaby tylko tych mediów, które przychody z reklam na przykład w internecie no, przekraczają ponad 22 miliony złotych rocznie. Także naprawdę mówimy tutaj o potężnych koncernach, a z pewnością nie o drobnej polskiej prasie czy o drobnych polskich portalach informacyjnych. No właśnie, panie ministrze, bo tutaj pojawiał się ten argument, że ucierpią na tym przede wszystkim te media najmniejsze. Czyli rozumiem, że ten argument jest bezzasadny, jeśli chodzi o ten projekt. No, jeśli ktoś uważa, że najmniejsze media z samych reklam przychodu mają kilkanaście albo kilkadziesiąt milionów złotych rocznie, no to chyba manipuluje po prostu opinią publiczną. Ja znam media regionalne, rozmawiam z osobami, które tam pracują. To są kwoty dla nich niewyobrażalne. Absolutnie one nie dotyczą tych małych, regionalnych polskich mediów. To są kwoty, to są progi, które mają dotyczyć tych największych koncernów medialnych, które dzisiaj niestety manipulują opinią publiczną i wprowadzają w błąd. Świadomie, niestety. Panie ministrze, zatem skąd aż tak ogromna histeria wczoraj? Czy był pan tym zaskoczony? No bo właśnie może zamiast telewizję wyłączać swój sygnał, powinny zaprosić polityków z różnych opcji politycznych i rozmawiać, debatować i wyjaśniać wszelkie niejasności w tym temacie. No ja z pewnością wolałbym, żeby ta droga obrana przez media była taką drogą, która przed chwilą została nakreślona przez panią redaktor. No to jest droga demokracji, gdzie każdy z nas ma różne zdania, mamy różne projekty na wokandzie parlamentarnej czy rządowej. Siadamy, rozmawiamy o nich w gronie właśnie polityków wybranych w tych wyborach. Natomiast no tutaj media zastosowały taką klasyczną metodę szantażu. Po prostu zaczęły straszyć Polaków, że zniszczymy je, że odbierzemy im te media, że zostaną one wyłączone, co jest totalną bzdurą, dlatego że nikt absolutnie nie zamierza, tak jak mówiłem wcześniej, wyłączyć żadnych mediów. No ale z drugiej strony, no, panie redaktor, no po prostu niektóre koncerny międzynarodowe, które nadają w naszym państwie w języku polskim, bo nie chciałbym tych mediów obcych nazywać polskimi mediami, to nie są polskie media, to są media, które po prostu w Polsce nadają w naszym języku, one się bronią przed płaceniem skutecznych podatków. No cóż, no, to jest gra interesów. One mają swój interes, ale my jako państwo polskie mamy również swój interes. I w naszym interesie jest to, żeby te media płaciły uczciwe podatki na rzecz chociażby ochrony zdrowia w Polsce czy ochrony naszych zabytków. Jeśli w Polsce zarabiają setki milionów złotych rocznie z przychodów z reklam, to dlaczego na przykład nie mają części kilkuprocentowej dosłownie oddać w postaci właśnie takiej daniny na rzecz chociażby poprawy zdrowia Polaków? To wydaje się dość naturalne. Nie ulega wątpliwości, że poszczególne koncerny medialne porozumiały się w sprawie tego protestu. Dość znamienne również w tej sprawie jest to, że likwidacja TVP Info i opłat abonentowych to główne założenia, przypomnijmy, jeżeli chodzi o obywatelski projekt, po którym posłowie opozycji zbierają podpisy. Ten pomysł, panie ministrze, przypomnijmy, że zapowiedzieli liderzy Platformy Obywatelskiej na tym wielkim kongresie, który miał wprowadzać ogromne zmiany, jeżeli chodzi o to ugrupowanie. No, to jest bardzo ciekawe, pani redaktor, bo widać, że Platforma Obywatelska rozumie demokrację w ten sposób, że ona jest tylko wtedy
kiedy Platforma rządzi. Natomiast kiedy Platforma nie rządzi, demokracji nie ma. I nawet kiedy my jako Prawo i Sprawiedliwość bardzo często jesteśmy atakowani zaciekle przez różnego rodzaju media, w którym nasze państwie funkcjonują, to ja sobie nie przypominam, żebyśmy zbierali podpisy po tym, żeby dane media zlikwidować. Po prostu jeśli się z nimi nie zgadzamy, no to artykujemy to publicznie, mówimy o tym, że nie warto ich oglądać. Starajmy się też o tym mówić bardzo szeroko, że nie warto niektórych mediów wspierać. Natomiast no, żyjemy w naszym zdaniem wolnym państwie. No i tutaj każdy podmiot, który chce realizować działalność gospodarczą, no to powinien mieć takie prawo. Natomiast Platforma Obywatelska sądzi inaczej. Po prostu chce wprowadzać jakby ukrytą cenzurę właśnie i takie zarys państwa autorytarnego i likwidować te na przykład ośrodki, które no jej zdaniem po prostu są wobec niej krytyczne. No to jest sytuacja zupełnie kuriozalna, ale warto też dodać, pani redaktor, że w mojej opinii to nie jest również działanie przypadkowe, ponieważ polskie media, takie jak Telewizja Polska, czy też na przykład Telewizja Republika, łamią monopol wielkich koncernów medialnych, międzynarodowych, zagranicznych, które w Polsce dotychczas dominowały. No i jak wiemy, opozycja bardzo często lubi realizować obce interesy w naszej kochanej Polsce. W związku z powyższym w tym obcym interesie jest to, żeby takie polskie media przestały istnieć. No i dzisiaj tą wokandę de facto zagraniczną będą realizować. Panie ministrze, czy Zjednoczona Prawica będzie porozumienie w tej kwestii? Pytam też o to, ponieważ przed momentem gościłam w naszym programie pana Mariusza Kałużnego z Solidarnej Polski. On podkreślił, że Solidarna Polska jeszcze nie miała możliwości zapoznać się ze szczegółami tego projektu. Przyznaję, że byłam dość zaskoczona, bo tuż przed naszym programem my ten projekt na stronie rządowej znaleźliśmy. No, wydaje mi się, że chyba Solidarna Polska powinna podzielać pogląd, że warto, aby wszystkie media były w Polsce traktowane równo i aby zagraniczne koncerny płaciły po prostu uczciwe podatki. No, mi się wydaje to dość naturalne i myślę, że tutaj się nie ma na czym zastanawiać, trzeba ten projekt mocno wspierać i każdy, kto ma na sercu Polskę, powinien wspierać takie hasła jak repolonizacja mediów, no i również równe traktowanie obciążeniami po prostu fiskalnymi i podatkowymi tych zagranicznych koncernów. Europejska Partia Ludowa, na której czele stoi Donald Tusk, wezwała do pilnej debaty na temat pomysłu podatku od reklam. Co pan o tym sądzi i czy jest pan zaskoczony taką, a nie inną informacją? Ja oczekiwałam z niecierpliwością tej informacji, że Parlament Europejski będzie chciał debatować na temat Polski, bo to jest taka tradycja już brukselska, że tam nieważne, czy tam w Brukseli, w Paryżu, w Londynie, gdziekolwiek, w Niemczech na przykład mordują ludzi na ulicach islamscy terroryści, nieważne, że kobiety boją się wychodzić po zmroku, nieważne, że są łamane podstawowe prawa wolności, o nich nie można debatować. Tylko taką tradycją jest to, żeby debatować na temat demokracji tak zwanej w Polsce i na Węgrzech. Staliśmy się takim ulubionym po prostu tutaj chłopcem do kopania, ale też warto niestety podkreślam powiedzieć, że to się dzieje za przyczyną naszej opozycji, no bo ja słyszałem chociażby panią Adamowicz, która bardzo zdecydowanie i ostro atakowała w sposób haniebny rząd Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, przypisując nam zupełnie inne cele. Mówiła o tym, że chcemy w Polsce wprowadzać cenzurę, chcemy niszczyć demokrację, co jest to wielutną bzdurą i bardzo mnie boli to, że osoby, które dzięki polskim wyborcom zarabiają potężne pieniądze w Brukseli, kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, jeszcze na Polskę są w stanie pluć. No to jest po prostu coś niewiarygodnego. A jeżeli chodzi już o zagraniczne informacje i reakcje na ten projekt, to głos zabrali również liderzy Unii Europejskiej. I tutaj takie moje pytanie, no bo wiemy też, że przecież Unia Europejska pracuje nad wprowadzeniem podatku cyfrowego. Czy to nie jest jakaś sprzeczność? No i gdzie tutaj logika? Tak, że z jednej strony pracujemy nad podobnymi projektami, a z drugiej strony negatywnie wypowiadamy się nad pomysłami, które są dziś argumentowane przez rząd polski. Panie redaktor, tutaj należy na to odpowiedzieć dwupoziomowo. Po pierwsze, rzeczywiście jest tak, że w Unii Europejskiej pracujemy nad podatkiem cyfrowym, natomiast ten podatek cyfrowy no jakby jest zbyt długo omawiany w ramach tej Unii Europejskiej. My tu jako Polska uznaliśmy, że chyba czas brać sprawy w swoje ręce, bo można debatować roki, 10 lat, ale warto, żeby przede wszystkim wdrożyć pewne rozwiązania w życie, tak? A tutaj w Unii Europejskiej jest ten ewidentny problem. Natomiast część opozycji po prostu ma takie stanowisko, że Unii Europejskiej wolno dużo więcej, że w Brukseli, niedemokratycznym urzędniku brukselskim wolno znacznie więcej niż
demokratycznie wybranemu parlamentowi krajowemu, jakim jest Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. No to jest sytuacja naprawdę nader ciekawa. Już nawet nie będę się wyzłusiwał, że skandaliczna, bo to jest oczywiste. Natomiast ciekawa, że ktoś, kto na przykład nosi w kieszeni legitymację polskiego posła, ma tak duże kompleksy, że kłania się w pas jakiemuś urzędnikowi zatrudnionemu w Brukseli i uważa, że jemu więcej wolno niż nam jako posłom Polski w ramach naszych polskich spraw. No to jest coś niesamowitego, no przykre to jest po prostu. No taki argument również w naszym programie podnosił dzisiaj Bogusław Wątor z Lewicy, który mówił wprost, że lepiej poczekać na konkretne rozwiązania płynące z Unii Europejskiej, aniżeli procedować samodzielnie taki projekt. Znaczy, sytuacja jest podwójnie kuriozalna także z tego względu, że no przecież my przecież po prostu rozpoczęliśmy prekonsultacje do tego projektu, czyli są to bardzo wstępne rozmowy legislacyjne. No i już na tym etapie dowiadujemy się, że nie można nawet tego. Czyli nam nie wolno nawet spotkać się z panią redaktor Nowakowską w studiu Telewizji Republiki i porozmawiać sobie o tym, czy powinna być taka danina, czy nie. Bo to już samo w to jest naganne. No chyba coś się stało nie tak z polskimi parlamentarzystami. Niech oni się zastanowią naprawdę, w czyim interesie pracują. Czy pracują w interesie polskim, czy może jakimś obcym jednak. Media wciąż podnoszą i zastanawiają się, czy rząd zastanawia się nad tym i rozważa, aby usiąść do wspólnej dyskusji z przedstawicielami właśnie koncernów medialnych. No, ale my o tym od początku mówimy. To znaczy, już słyszałem, jak mówił rzecznik rządu, pan minister Miller o tym, że przecież my zapraszamy wszystkie środowiska, także medialne, do rozmowy. Chcemy rozmawiać o tym, jak finalnie wyjść z tej sytuacji, żebyśmy uczciwie podeszli do sprawy, żeby nie było sytuacji, w której wielkie koncerny medialne, tudzież giganci technologiczni nie płacą uczciwie podatków. To czekamy również na rozwiązania po tamtej stronie. Może one również dojdą do pewnej refleksji i na przykład uznają, że warto jednak o tym rozmawiać. Ale to rozmowa to jest jedno, a historyczne szantaże to jest drugie. No i a trzecie to jest jeszcze rozpowszechnianie fake newsów i dezinformacji, że ktoś chce w Polsce niszczyć wolność słowa i wyłączać inne media niż na przykład Telewizję Polską. To jest po prostu nieprawda i jeśli ktoś stosuje tego typu sztuczki retoryczne, no to kłamie, a kłamstwo trzeba nazwać po imieniu. Panie pośle, już kończąc i zmieniając lekko temat, chciałabym zapytać, czy w szeregach Zjednoczonej Prawicy panuje niepokój, patrząc na to, co dzieje się w porozumieniu. Mam na myśli tutaj ten trwający konflikt. No i widzimy też pewne głosy ze strony opozycji, między innymi tutaj pan Borys Budka wciąż kusi i zaprasza do rozmów Jarosława Gowina. Głos zabrała dzisiaj też na antenie radia RMF FM pani Małgorzata Kidawa-Błońska, mówiąc, że są otwarci, by współpracować. Jak pan minister na to wszystko patrzy? Trzeba zawsze pamiętać, że Zjednoczona Prawica to jest projekt, który wygrywał wybory przez ostatnie, no już bodaj od 2015 roku, szósty rok, wszystkie po kolei, ale startowaliśmy zawsze pod list Prawa i Sprawiedliwości. Także to obliguje moim zdaniem do tego, żebyśmy w ramach właśnie obozu Zjednoczonej Prawicy, ale pod kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości byli jednak wszyscy skłonni dojść do kompromisu i dalej zarządzać Polską, bo Polacy oddali naszą kochaną ojczyznę w ręce Zjednoczonej Prawicy, a nie pani Kidawy-Błońskiej. Jak będą chcieli panią Kidawą-Błońską, to na nią kiedy zagłosują. Na razie takiej woli po stronie Polaków nie ma. Adam Andruszkiewicz był moim gościem. Bardzo dziękuję panie ministrze za rozmowę. Dziękuję pani redaktor, kłaniam się nisko. Państwu również dziękuję, że byliście z nami i już teraz w imieniu Adriana Stankowskiego zapraszam na program Ostry Dyżur Prawniczy. Dzisiaj gościem pana redaktora Stankowskiego będzie mecenas Andrzej Dziubek, Kancelaria Lech Obara i współpracownicy, dlatego bądźcie z nami.